W niedzielę 8 maja w Skoczowie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz jubileuszem 100-lecia utworzenia Głównego Związku Straży Pożarnych RP. Chciałem również w imieniu Państwowej Straży Pożarnej serdecznie Was wszystkich tutaj przywitać. Żyjemy w tak specyficznych czasach, że od 2 lat byliśmy w okresie pandemii, teraz też konfliktu zbrojnego na Ukrainie, to są wszystko smutne rzeczy. Natomiast mamy 2 takie jubileusze, z okazji których tutaj się spotkaliśmy. Mianowicie 100-lecie powołania Związku, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, która to została uchwalona w 1989, 24 sierpnia. Następnie podpisana przez prezydenta Lecha Wałęsę i weszła w życie 1 lipca 1992 roku. Ówczesny komendant główny, pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Świętej Pamięci generał brygadier Felix Dela otrzymał rozkaz utworzenia właśnie Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj jesteśmy od gaszenia pożarów do wszelkich zagrożeń, które usuwamy również z druhami z OSP. Serdecznie Was wszystkich witam, serdecznie Wam dziękuję za współpracę wieloletnią, za pełne zaangażowanie, dziękuję za wsparcie nas. Obchody uroczystości z okazji Dnia Strażaka rozpoczęły się od podniesienia flagi. Następnie powitano zaproszonych gości. Zasłużeni strażacy otrzymali awanse oraz odznaczenia. Nie brakowało również podziękować za ich służbę, za zaangażowanie w niesienie pomocy i gotowość o każdej porze. Powiatowe obchody Dnia Strażaka to święto zarówno funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jak i wszystkich druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych, których łączy jedno – zaangażowanie w pomoc często z narażeniem własnego bezpieczeństwa. Z całego serca Wam za Waszą służbę dziękuję. Jesteście niezastąpieni, jesteście absolutnie wyjątkowi, niezawodni we wszystkich trudnych momentach. Nie tylko wtedy, gdy jest pożar, ale także wtedy, gdy dzieje się jakieś nieszczęście, jakiś wypadek, klęska żywiołowa, inne zdarzenie, albo po prostu, gdy trzeba nieść pomoc. Dziękuję Wam także za udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez samorząd i za wzorową współpracę z samorządem. Składam Wam, strażakom, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w służbie oraz w życiu osobistym. Składam Wam wyrazy szacunku i głębokiej wdzięczności Wam i Waszym rodzinom. Dziękuję bardzo. Szczęść Wam Boże. Niech święty Florian ma Was i Waszych najbliższych zawsze w swojej opiece, zwłaszcza wtedy, gdy jesteście na służbie, żebyście zawsze bezpiecznie wracali do domu. Dziękuję. Powiatowe obchody Dnia Strażaka to jednak nie tylko część oficjalna. Po uroczystym rozpoczęciu nastał czas na atrakcje, a tych było sporo. Była to pierwsza strażacka impreza od dawna, bez covidowych ograniczeń. Można więc było tłumnie korzystać z przygotowanych stanowisk. Zapoznając się ze strażackim sprzętem, dowiadując się więcej na temat pierwszej pomocy, a także korzystając ze strefy zabaw. Kiedy to ostatni raz mieliśmy okazję spotkać się na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w 2018 roku, byliśmy pełni nadziei, że co roku będziemy wspólnie spotykać się i świętować ramię w ramię ochotnicy strażacy i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Rzeczywistość okazała się inna i szybko z przyczyn niezależnych od nas byliśmy zmuszeni zweryfikować nasze plany i zamierzenia. Dzisiaj jednak świętujemy wspólnie Dzień Strażaka, podkreślając również rocznicę 100 lat utworzenia przez organizacje pożarnicze w 1921 roku Głównego Związku Straży Pożarniczych Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Stuletnia historia Związku świadczy nie tylko o solidnych i stabilnych fundamentach działalności, o zdolności reagowania i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, ale świadczy też o potencjale osobowym, organizacyjnym, który ratuje ludzkie życie i mienie.